przez nie upragnione, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź, zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. Wielka antyfona adwentowa na 22 grudnia, do narodzin Pana coraz bliżej. I dzisiaj Jezus przychodzi do nas, nasz Zbawca, jako Król narodów, ale Król, który jest upragniony. Czego najbardziej pragnie człowiek? Za czym człowiek najbardziej tęskni? Tutaj moglibyśmy dawać różne odpowiedzi. Może często pojawiłoby się szczęście. Człowiek pragnie szczęścia. Człowiek pragnie zdrowia. Człowiek pragnie dobrostanu i dobrobytu. Ale im głębiej szukamy, to tak naprawdę najbardziej pragniemy miłości. Dlaczego tak jest? Bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. My jesteśmy dziełem Boga. Niesamowicie kusi, bo stworzeni z materii. Ale też niesamowicie ważni, bo nosimy w sobie nieśmiertelną duszę, tchnienie z ust Bożych. Więc co jest naszą największą tęsknotą? Miłość. A miłość jest rzeczywistością duchową. Miłość jest Bogiem, a Bóg jest miłością. I tego najbardziej pragnie nasze serce. Odkryć, że jesteśmy nieskończenie kochani i odkryć, że każdego dnia potrafimy kochać coraz bardziej jak Bóg. Przepiękna jest ta antyfona, bo ma w sobie ten kontrast kruchości, stworzeni z prochu ziemi, a jednocześnie Jezus jest kamieniem węgielnym. Skałą, na której można wznieść budowlę Kościoła. Czymś pewnym, kimś pewnym, na czym możemy się oprzeć. I znowu mamy te dwie rzeczywistości. Jezus jako Król narodów, czyli ten, który przychodzi do całej ludzkości, ale też Jezus, który jest fundamentem nowej wspólnoty. Ludzi, którzy zaufali miłości, ludzi, którzy zapragnęli przebaczenia, ludzi, którzy odkrywają nowy styl życia, czyli wspólnoty wierzących, czyli Kościoła. Dzisiaj bardzo potrzebujemy pokazać, że to my jesteśmy żywym Kościołem. A w Kościele tak naprawdę skałą jest tylko Chrystus. I tylko na Nim możemy polegać, i tylko na Nim możemy się oprzeć, i od Niego otrzymujemy wszystko, i On jest naszym Zbawicielem. Bo Kościół to wspólnota grzeszników w ciągłym procesie nawracania. Kościół to wspólnota grzeszników dążących do świętości, a nie wspólnota ludzi świętych. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wiedziały, że to my Kościołem jesteśmy i ktoś patrząc na nas może pomyśleć, taki jest Kościół, taki jest Bóg, bo ona jest uczennicą Chrystusa. O Królu narodów, przez nie upragniony, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź, zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi.